Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest rąb ABCD o boku długości 4. Kąt ABC rąbu ma miarę 120 stopni. AS równa się CS równa się 10, BS równa się DS. Obliż sinus kąta nachylenia krawędzi BS do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. W pierwszym momencie to ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Trzeba to sobie wszystko po kolei rozrysować, zastanowić się co do czego. Zatem przygotuję rysunek pomocniczy. Czyli pierwsze zdanie. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest rąb ABCD o boku długości 4. No to rysujemy sobie jakiś rąb. Bo trochę krzywo mi to wyszło. Weźmy tak, rąb. Tu będą 4 jednostki. O, coś takiego. Tu czwórka, tu czwórka, tu czwórka. I tutaj czwórka. Kąt ABC, weźmy sobie oznaczmy. Nie, tutaj będzie A, tu będzie B, tu będzie C. Kąt ABC rąbu ma miarę 120 stopni. To tutaj mamy 120 stopni. Wiemy, że AS równa się CS, czyli musimy gdzieś tutaj wierzchołek tego ostrosłupa. Niech wierzchołek ostrosłupa tutaj będzie i zrobię na zielono krawędzi, albo na razie na czerwonych będą krawędzie boczne tego ostrosłupa. Cyk, cyk, tutaj. I jeszcze tutaj. No, jako tako mi wyszło. Nawet całkiem niezły ten ostrosłup. Dobra. Co wiemy? Wiemy, że AS, czyli AS to równa się CS, czyli równa się temu. I mamy tutaj dziesiątkę. I tutaj też jest dziesiątka. Podobnie BS. Gdzie jest BS? Tu jest BS. Równa się DS, czyli tam z tyłu. Tam jest D. Czyli powiedzmy to równa się temu. Obliż sinus kąta nachylenia krawędzi BS, czyli tej krawędzi, do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. O który kąt chodzi? Żeby znaleźć ten kąt, poprowadźmy sobie przekątną i poprowadźmy sobie tutaj taki łuk. Chodzi o ten kąt. Tu jest jakiś kąt alfa, o ten kąt alfa chodzi, czyli alfa to jest dla nas znak zapytania. A nawet nie tyle alfa, co sinus alfa jest dla nas znakiem zapytania. No jak ten sinus policzyć? Żeby policzyć sinus, to my musimy mieć po pierwsze wysokość tego ostrosłupa, czyli ten odcinek i musiałbym mieć od długość BS, czyli tego. Jakbym to i to miał, to będę w domu, no to do dzieła. Jakoś muszę sobie to policzyć. Zacznę od wysokości. Zobaczmy, skoro wiem, że tu jest 120 stopni, to tutaj musi być 60 stopni. Czyli tu jest 60 stopni, tutaj musi być 60 stopni i tutaj będzie 60 stopni. Mamy trójkąt równoboczny. Czyli jak tutaj są 4 jednostki, to są 4 jednostki, to i tutaj muszą być 4 jednostki. Dobra, czyli to już mam. Teraz zobaczmy. Weźmy sobie, poprowadźmy taki odcinek. Tutaj taki odcinek. I teraz ten odcinek to jest wysokość trójkąta równobocznego o boku długości 4. Czyli to jest wysokość takiego oto trójkąta o bokach długości 4, 4, 4. Tutaj jest nasza wysokość. Podpisujemy ją jako H. Wysokość trójkąta równobocznego, przypominam, to jest A pierwiastków z 3 na 2. Czyli u nas to będą 4 pierwiastki z 3 na 2, czyli 2 pierwiastki z 3. Nasza wysokość to są 2 pierwiastki z 3. Tutaj tak podpiszę delikatnie. 2 pierwiastki z 3. Zatem mając ten odcinek, mając tutaj dziesiątkę, ja wysokość sobie mogę policzyć. To zrobię tutaj taki rysunek pomocniczy. Tutaj rysunek pomocniczy, tu jest nasze duże H poszukiwane, tutaj są te dwa pierwiastki z 3, a tu jest nasza dyszka, nasze 10. No i do dzieła liczymy sobie, ile tutaj wychodzi nasze H. No to podnoszę do kwadratu. 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, dodać H do kwadratu, daje nam 10 do kwadratu. Ok, 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to jest tak, 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, 4 razy 3 daje nam 12, dodać h kwadrat równa się 10 do kwadratu, czyli 100. Czyli h kwadrat to jest 88, bo przerzuciłem 12 na drugą stronę. Czyli h to jest pierwiastek z 88, no i tutaj mógłbym jeszcze coś tam wyciągnąć z tego pierwiastka. Na razie zostawię to tak jak jest, ewentualnie później będę tutaj wyciągał coś przed pierwiastek. Dobra, mamy wysokość, to jest pierwiastek z 88. Teraz, żeby policzyć sinus, potrzebuję jeszcze odcinka BS. No to tutaj sobie zrobię taki rysunek pomocniczy. Tutaj będzie tak, tu będzie nasze B, tutaj będzie nasze S, a tutaj będzie spodek wysokości, ten punkt, niech to będzie jakieś K. Już nie widać tego, ale niech tutaj będzie jakieś K. Zobaczmy, że wysokość już mam, to wysokość SK to jest pierwiastek z 88, to już mam. BS jest dla mnie X-em, tego nie znam, natomiast BK
Kupa śmiechu z tego beka. Tutaj mamy dwie jednostki, bo to jest połowa z tego odcinka. Jak cały odcinek ma cztery jednostki, tutaj mam dwie jednostki. Tu mam dwie jednostki. No to znowu z Pitagorasa piszę. Pierwiastek z 88 do kwadratu. Dodać 2 do kwadratu równa się x do kwadratu. 88 plus 4 daje nam x kwadrat. Czyli x kwadrat to będzie 92. Czyli x to się równa pierwiastek z 92. Nasz x to jest pierwiastek z 92. No i zatem sinus kąta alfa. Tutaj mamy kąt alfa. No to sobie powiedz, policzmy sinus alfa. To jest to, co stoi naprzeciwko kąta alfa, czyli pierwiastek z 88 do pierwiastka z 92. I sobie zapiszę, że to jest po prostu pierwiastek z 88 przez 92. Czyli zobaczmy, że to się ładnie skróci. Na 2 podzielimy, mamy tutaj 44 podzielić przez 46. Możemy to jeszcze skracać dalej. Tutaj będzie 22 podzielić na 23. To jest pierwiastek z 22, 23. I tak to możemy zostawić. Sinus kąta nachylenia krawędzi BS do płaszczyzny podstawy to jest pierwiastek z 22, 23.